No hej, tu Kasia z bloga wkondycji.pl. Zapraszam Cię na trening brzucha. Do dzisiejszych ćwiczeń nie będziesz potrzebowała zupełnie nic, więc ubieraj się wygodnie i do dzieła. Zaczynamy sobie od takiej deski ze skrętem bioder. Opieramy się na przedramionach, pupa trochę wyżej niż w tradycyjnej desce i przekręcamy biodra raz w prawą, raz w lewą stronę, tak abyś praktycznie dotykała udami podłogi. Robimy sobie to przez 45 sekund, bez przerwy. Możesz robić sobie to trochę wolniej, ale wytrzymaj w takiej pozycji te 45 sekund. Ostatnie sekundy. Przechodzimy teraz do leżenia na plecach. I leciusieńko dotykamy podłogi palcami stopy raz prawej, raz lewej. To ćwiczenie wygląda niewinnie, ale naprawdę bardzo mocno przy nim pracują mięśnie brzucha. I robimy sobie to przez minutę. Pamiętaj o oddechu. Wdech nosem, wydech ustami. Nie zapominaj o tym, wtedy będzie Ci dużo lżej, wtedy będziesz dużo bardziej wytrzymała podczas ćwiczeń. I spokojnie, raz prawa noga, raz lewa noga. Możesz robić to wolniej niż ja, wtedy też będzie to równie skuteczne, a może nawet i bardziej. Więc w tym ćwiczeniu naprawdę nie ma się co śpieszyć. Ważne, żeby robić to przez minutę. Ostatnie sekundy. I teraz prostujemy nogi i otwieramy, jak najszerzej damy radę i zamykamy. Robimy to przez pół minuty. Pamiętaj o oddechu. Ostatnie sekundy i teraz odpoczniemy sobie trochę przez 25 sekund. Możesz sobie podkulić nogi albo się rozciągnąć, zrobić mostek na przykład. To zależy, jak Ci będzie lepiej. Mnie zawsze przynosi ulgę między ćwiczeniami na brzuch, jak zwinę się w kłębek, więc tutaj też tak to robię. Możesz sobie to wypróbować i po 25 sekundach przerwy możemy śmiało dalej robić mocne ćwiczenie na brzuch, czyli tradycyjne spięcia brzucha. Tutaj nie musisz unosić sylwetki zbyt wysoko, nie musisz dotykać klatką do kolan. Ważne, aby robić takie mocne spięcia, patrząc się cały czas w sufit najlepiej. Nie ciągnij też rękami głowy, tylko lekko ją potwieraj. I zawsze na ułamek sekundy, kiedy Twój brzuch jest najbardziej napięty, czyli kiedy łopatki są oderwane od podłoża, zatrzymaj ten ruch. Robimy to przez 45 sekund. Możesz robić wolniej niż ja, ważne, żebyś wytrzymała 45 sekund. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Boy, let's not talk too much. Grab on my waist. Zostały ostatnie sekundy i będzie chwilka przerwy. I robimy sobie długą przerwę, tym razem 20 sekund. Też możesz przesunąć kolana do klatki piersiowej, tak jak ja. I przechodzimy do ostatniego ćwiczenia w tej serii, czyli do brzuszków z rowerkiem. Nogi kręcą rowerek, ręce lekko dotykają głowy, nie ciągną tej głowy i łopatki odrywają się od ziemi ze skrętem tułowia. Raz w prawą stronę, raz w lewą. Prawy łokieć do lewego kolana, lewy do prawego. Robimy to przez 40 sekund. Nie rób czegoś takiego, że tylko machasz łokciami i nogami, bo to będzie bez sensu. Musisz czuć, że ten brzuch jest napięty. Jeśli podczas wykonywania tych wszystkich ćwiczeń będziesz czuła palenie w mięśniach brzucha, to będzie najlepszy dowód na to, że robisz to prawidłowo, że naprawdę bardzo mocno napinasz brzuch.
Tutaj jeszcze Ci pokażę rozciąganie. Zawsze po treningu się rozciągaj i rozciągaj także mięśnie brzucha. Możesz to robić sobie albo między seriami, albo po całym treningu. Ale jeśli będziesz to robić między seriami, to na pewno nie zaszkodzi, a lepiej będzie Ci się wykonywało kolejne serie. To wszystko. Pierwsza seria za nami, Ty powtórz sobie to jeszcze od 3 do 5 razy, a między seriami rób sobie około minutę przerwy. Jeśli ten film Ci się podobał, zostaw proszę łapkę w górę, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zasubskrybuj kanał, a koło subskrypcji kliknij w dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zapraszam Cię oczywiście na mojego bloga w kondycji.pl, do zamkniętej grupy Drużyna w Kondycji, na fanpage'a, na Instagrama. Mam nadzieję, że masz świetny dzień, życzę Ci udanych kolejnych serii. Widzimy się za niedługo. Pa, pa. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me.